Znajdujemy się w Laboratorium Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Architektury. Razem z Piotrem Bońkowskim staramy się zidentyfikować uszkodzenia w belce żelbetowej wysokowytrzymałościowej, zrobionej z betonu o bardzo wysokiej wytrzymałości, to jest 220 megapaskali nawet. Przy pomocy pomiarów drgań takiej belki chcemy zidentyfikować, jak bardzo ta belka jest uszkodzona albo zarysowana. W konstrukcjach żelbetowych jest to o tyle trudne, że nie wiemy, jak te rysy się rozkładają. My tego nie widzimy. Te rysy się tam znajdują, ale nie znamy ich wymiaru. Dlatego używamy do tego czujników drgań, akcelerometrów i czujników rotacyjnych, które mierzą prędkości kątowe, do tego, aby oszacować wartość spadku sztywności tej belki. W tym projekcie chcemy znaleźć, potwierdzić metodę badawczą, w której wykorzystując czujniki rotacyjne, czyli takie, które mierzą prędkości obrotowe, na podstawie pomiarów z tych czujników chcemy określić, gdzie nastąpiło uszkodzenie w elementach żelbetowych, a także w jakim stopniu nastąpiło to uszkodzenie. Tym, czym się zajmujemy, należy do obszaru monitorowania stanu konstrukcji. Jest to obszar, który jest intensywnie wykorzystywany w wysokich budynkach, budynkach wysokościowych, a także na dużych mostach. Uzyskany projekt badawczy przez pana doktora Piotra Bońkowskiego jest jednym z pierwszych, które uzyskaliśmy od dłuższego czasu z Narodowego Centrum Nauki. Kwestia badań betonów wysokowartościowych o bardzo wysokiej wytrzymałości, powyżej 200 megapaskali, czyli można powiedzieć 5-6 razy bardziej wytrzymałe niż takie tradycyjne betony, które są wykorzystywane w budownictwie. Badania zaczynamy od ustawienia, od zamocowania czujników w odpowiedniej konfiguracji. W trakcie badań przepinamy czujniki na inną konfigurację, aby zwiększyć obszar odczytywanych punktów. Belkę żelbetową podnosimy do stanu free-free, czyli mniej więcej stanu, w którym ta belka znajduje się w takiej swoistej nieważkości. Drgania wymuszamy w dwojaki sposób. Pierwsze badania diagnostyczne realizujemy przy wykorzystaniu wzbudnika drgań, który pracuje na zasadzie głośnika. Taki wzbudnik generuje drgania, a czujnikami, wszystkimi pozostałymi czujnikami, my odczytujemy poziom tych drgań. Drugą metodą, do drugiej metody wykorzystujemy młotek modalny, cyklicznie uderzając nawet 20-25 razy młotkiem modalnym, który rejestruje jednocześnie siłę i dokładną chwilę uderzenia i czas trwania tego uderzenia. Za pomocą takiego młotka modalnego też odczytujemy poziom drgań. Efektem przykładania siły jest generowanie uszkodzeń, zwiększanie się obszaru rys i powiększania się tych rys. Dzięki temu zmienia się sztywność belki, ona spada, no i później testem diagnostycznym musimy oszacować, jak bardzo ta sztywność belki opadła.